Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Jak na tej wspaniałej serii oczywiście przystało na gospodarstwie po dziadku. No i mamy tutaj oczywiście dzisiaj za zadanie pojechać troszeczkę w nawóz. Pojechać troszeczkę po prostu rozsiać ten nawóz. Oczywiście troszeczkę użyjemy tej 60-tki, no bo ona stoi, jeszcze taka była, no lecie na odcinkach, jeszcze nie za bardzo ruszana. No i oczywiście tych łapek jest dużo, subskrypcji jest sporo. Także spodziewajcie się w przyszłym odcinku nowego nabytku. No dzisiaj musimy sobie cofnąć. Tych większych ciągników nie będę brał oczywiście do takich prac, jak na przykład opryski czy tam nawozy. Bo po prostu jest to bez sensu męczyć te dziki. Znaczy sobie męczyć, no niepotrzebnie ich używać tak naprawdę. No i oczywiście lecimy po 18 tysięcy subskrypcji, także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a chcesz to zrobić, to oczywiście zachęcam. Troszeczkę za daleko pojechali, podjechaliśmy. Trzeba troszkę bliżej i się elegancko podłączy. Oczywiście wałek od razu automatycznie się podłączył. Musimy go oczywiście napełnić. Tutaj oczywiście tych też nawozów tak naprawdę no, trochę dużo mamy. Ze względu na to, że jednak te zapasy były nieźle robione. No i dobra. I sypiemy. Ogólnie do zrobienia jest sporo pól, no wiadomo, co się dzieje. No ale ja też nie sądzę, że wszystkie pola uda nam się zrobić, bo jest to po prostu jakoś tak średnio możliwe jak dla mnie, że te wszystkie pola porobimy, no ale przynajmniej się postaramy w jakiejś tam małej części dzisiaj na odcinku zrobić przynajmniej ze dwa pola. Jeżeli faktycznie wyjdzie to z czasem, jeżeli nie, to trudno po prostu. No jak na razie ruszymy sobie, no to takie pole, co kiedyś tam kupowaliśmy i łączyliśmy te dwa kawałki. Tam jeszcze są te takie, no dosyć większe pole nam zostało jeszcze z pszenicą. Ale to też myślę, że dzisiaj raczej się nie wyrobimy, bo to są raczej takie kawałeczki już, no bardziej porządne. My sobie będziemy skręcać tutaj w prawo. Dobra. Ogólnie daleko do tych kawałków też nie mamy, także nie ma problemu. Żeby tutaj czegoś tak. Sypim. Co jest? No już wtopa, no. Za bardzo sztywny jest ten ogólnie zaczep. Jak widzicie, te koła poszły do góry, nie chcą opaść na dół, tylnie. W tej 60-ce. No jedynym sposobem, żeby to naprawić, jest taki oto o. Aha, czyli tak czy siak to ten, to musimy jakoś to inaczej ogarnąć. Ja pierdzielę, akurat tak musiałem zajechać, świetnie. O, ruszył, dobra. Już miałem jechać, żeby go wyciągać, ale widzicie, ruszył, no to już jednak zostawimy go w spokoju. I teraz tak, jakoś to trzeba tak przejechać tak elegancko. No tam złapiemy jeszcze, wiadomo, te troszeczkę koło tego drzewa są braki. Słabo było zasiać tutaj, dlatego jest tak troszeczkę niedokładnie zrobione. No my sobie tak będziemy tak naprawdę no, dzisiaj śmigać tą 60-tką i walić ten nawóz. No ja gdzieś tutaj sobie miniaturkę zrobię, także widzimy się już po cięciu. No i cięcie nie było długie, jak widzicie, no tam, znaczy no to nie wiecie, ile to cięcie trwało, ale tak naprawdę ono trwało, nie wiem, z 20 sekund może. Takie tylko cyk pyk, zdjęcie zrobione, żeby jakaś tam miniaturka faktycznie była. I sobie będziemy jakieś takie kółeczka zataczać, bo chyba to będzie najbardziej logiczna opcja. Nie wiem, na 4 razy to pole najprawdopodobniej nam wyjdzie. Jak to leci ten nawóz? To ten nawóz, no to starczy na długo, no patrzcie. Ogólnie to jest w kategorii tych rozrzutników nawozu, tak to nazwijmy. Rozsiewaczy, czy coś w tym stylu. Ale też sporo osób pisze, że no ten RCV jednak jest do tego, do wapna. Ale nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, także napiszcie hashtag, jak wy to uważacie w tym momencie. Albo hashtag wapno, albo hashtag nawóz. Po prostu hashtag nawóz, albo hashtag wapno. Zobaczymy, czego będzie więcej i co zwycięży. Aha, pod górkę już.
Lekkie problemy mu się robiły. Dobra. Powiedzmy może teraz bardziej bliżej tego rzepaku. Jeszcze jedno pole chyba nam dzisiaj wyjdzie koło lasu zrobić. Chociaż w sumie ta praca też nie idzie jakoś mega wolno. Raczej tak szybko, no nie? Bo ten nawóz, no to wiadomo, no 4 przejazdy w tej i we w te. Szczególnie ten kawałek jest troszeczkę większy. Szczególnie na te maszynki, które mamy. Nie mamy jakichś tych John Deere'ów czy nie wiadomo czego. Ale myślę, że jak ta dwunastka jeszcze u nas na gospodarstwo zawita niedługo najprawdopodobniej. A może już w kolejnym odcinku, jeżeli będzie tutaj dużo łapek, no to będzie dobrze, będzie dobrze. Bo taki na okres żniwny taka dwunastka się przyda do przyczep. Jedną to mamy większą jeszcze przyczepę, może byśmy kupili jeszcze jakąś większą faktycznie na ten okres żniwny. Ono, no chyba nikt nie będzie dyskutował z tym, że jednak to przyda się ta większa przyczepa. Bo ta autosanka być może, no ona zostanie raczej. Ale będziemy mieli po prostu trzy przyczepy, te dwie będą do wożenia zboża, a ta jedna zostanie najprawdopodobniej do belek. Jeszcze zobaczymy, bo w tym roku, jak wiecie, też będziemy już lecieć z belkami okrągłymi, już nie będzie kostek u nas. Także też to, no troszeczkę ta wydajność pracy, no to najgorsze będzie to zbieranie jednak, no ale tak w prawdziwym życiu też jednak, jak się patrzy na to, to nie jedziesz przyczepą przez pole i automatycznego zbierania belek nie masz. No wiadomo, że jeżeli tam jesteś kierowcą i ktoś ci to narzuca, no to tak to mniej więcej może dla ciebie wyglądać z twojej perspektywy. Ale jednak tak to szybko nie idzie jak na przykład w grze. Także myślę, że w prawdziwym życiu to jednak belki okrągłe, no to są wydajniejsze niż kostki, no nie? No zależy, wiadomo, kto ma jaki sprzęt, no nie? No bo jak macie, nie wiem, jakąś tam 30 tylko i 60, no to wiadomo, że tych jednak okrągłych belek to raczej no nie będziecie robić, tylko bardziej te kostki, bo też raczej nie ma tyle pola. No a jeszcze mapa, jeżeli chodzi o mapę, no to mapa będzie oczywiście wydana na 20 tysięcy subskrypcji, także też warto subskrybować, jak widzicie zresztą, jak widzicie po wyglądzie mapy. Dobra, my już tu będziemy skręcać. Tutaj jednak lepiej powoli zjechać, bo no ten pagórek, no to jednak, jak sami widzicie, jest dosyć duży. Nasz rzepak też oczywiście rośnie, te kawałeczki mamy przy sobie 3 praktycznie, no bo tu jeszcze łąka jest. Tutaj też, jak pamiętacie, robiliśmy porządek z tymi krzakami. I właśnie taki oto kawałek pola nam wyszedł, no dosyć duży, prawda, ale może nie tyle, nie taki aż szeroki jak tam. Tutaj raczej na 2 przejazdy się powinniśmy wyrobić, może maksymalnie na 3. Ale tam mamy ten, już tych krzaków właśnie nie ma. I to trwa aż do tych krzaków następnych, bo jak wiecie, tutaj był przedział. No ale połączyliśmy 2 kawałki, troszeczkę to pole nie jest jakieś proste, takie bardziej krzywe się teraz porobiło. Ale też na plus jest to, że dzisiaj możemy sobie elegancko jechać w pole, bo za bardzo nie wyniszczymy tego wszystkiego. Ze względu na to, że nie ma jakiegoś błota. Go bardziej się jedzie po takim twardym, bo już dawno deszczu nie było, także możemy sobie na spokojnie właśnie wjeżdżać teraz w pola. Bo jak wiecie, w poprzednim odcinku, jak pojechaliśmy wałować, no to wałowanie nie wyglądało zajebiście, no bo tego błota na tych polach było sporo. I tak, łoi, 60 jest czysta. Same plusy. Nie ma minusów. Do lasu można było też się kiedyś wybrać. Tylko nie wiem, czy do którego byśmy pojechali. Tu mamy las jeden, a tam jest też las drugi, także też można, ta dowolność jest jak najbardziej. No tutaj wiadomo, że już tego raczej na 2 przejazdy nie złapiemy, na 3 złapiemy, ale na 2 nie ma takiej opcji nawet. A już pochwaliłem. Ja pierdziele. A było tak pięknie, no ale powiem wam, że nie sądziłem, że tutaj będzie błoto, no bo faktycznie do tych deszczów już długo nie było. No ale tam też w dołku, to może dlatego, że to coś jakoś nie wyschło jeszcze dobrze, tam jeszcze krzaki, no to wiadomo, że jak to słońce zachodzi, to ten cień jednak daje na to pole i tutaj może tak troszeczkę gorzej być zeschnięciem tego wszystkiego, ale w innych miejscach raczej nie powinno być. To tu jeszcze jest koło tego bajorka, być może być jakieś tam lekkie błotko. Sianokosy wiosenne też można niedługo robić, ale to jeszcze też troszeczkę, żeby to wszystko zrobić. No dobra, zaraz sprawdzimy, czy to jest błoto faktycznie, czy tutaj nie ma błota. A bardziej o tam, widzicie, po tamtej stronie jest błoto, a tutaj jak na razie
No tu też jest wyżej lekko, a tam gdzie jest łąka to jest troszeczkę niżej. I faktycznie to błoto jest, a tutaj jak my jedziemy to jest perfekcja, perfekcja po prostu. W takich warunkach to można robić taką 60. No dobra, polecimy sobie jeszcze środkiem, ile my tego mamy jeszcze. Już praktycznie 50% nam jeszcze zostało. Czyli na tym kawałku z tego jeszcze nam zostanie może tak 30%. Także tak czy siak elegancko, bo jeszcze skoczymy sobie na jedno pole być może. Tylko nie wiem właśnie czy pojedziemy tam daleko, czy jednak zrobimy tamto, bo to są dwa większe kawałki, ale tych tamtych pól wam jeszcze nigdy nie pokazywałem. Po tamtej stronie tych nowszych, tych większych, co tam dokupiliśmy co niektóre. Dlatego myślę, że na tamtą stronę właśnie teraz wam pojadę i to zademonstruję po prostu. Zresztą troszeczkę to źle wyszło, bo będziemy musieli wracać miedzą. A jak będziemy wracać miedzą, to jest szansa, że lekko zahaczymy o czy rzepak, czy na przykład właśnie naszą uprawę. Bo jak wiecie, no ta 60 jednak, no przodem na miedzy jednak się zmieści, ale tyłem tył może troszeczkę tak zajeżdżać na to, no bo wiecie, to jest, no jest jednak to szerzej lekko. No i nie! Tak czy jak błoto wjechaliśmy. Kolejny raz z rzędu. A jakiejś tragedii nie było. I teraz tak, a nie, patrzcie. Inaczej to zrobimy. Jak tutaj mamy takie pole, to będziemy z niego korzystać. No co, będziemy jeździć pomiędzy, jak można sobie tak przejechać. To też jest elegancko, że tu nie jest zasiane. Tutaj jabłoneczki też nasze, trzeba zaznaczyć, że są jabłonki. Dobra, będziemy sobie skręcali zaraz w lewo. I faktycznie pojadę wam na tamte kawałki inne. Dobra, i wiele osób pyta, jak to jest, że są dwie serie i że są dwie inne mapy, gdzie one są tak podobne do siebie. No i tak, teraz takie wytłumaczenie lekkie. Jak widzicie, to jest gospodarstwo po dziadku. Tam w oddali za lasami jest zadłużone gospodarstwo. Tak to właśnie działa, to wszystko tak to wygląda. Także myślę, że teraz już wiecie, o co chodzi, mniej więcej przynajmniej. Tak to wszystko było zaplanowane, żeby na jednej mapie zrobić dwie serie. Ta mapa no nie jest praktycznie, nie zlewa się ze sobą. Żeby to jakoś inaczej wyglądało. Jak to się ładuje? Elegancko czy tak średnio elegancko? Koła tylko uwalone. Ale tak to jest dobrze. Dobra, wsiądźmy i jedźmy dalej. Tutaj 14, jak widzicie, sobie stoi na dworze. Deszczów nie ma, to czemu mamy wstawiać ją do garażu, tutaj właśnie wyjechaliśmy. 60 cały czas stoi na dworze, no bo faktycznie 60 teraz troszeczkę rzeczy robi. Teraz tak, którędy my lepiej wyjdziemy na tym? Myślę, że lepiej wyjdziemy na tym, jak pojedziemy sobie tędy, o chociaż jak patrząc na tą płytową drogą, może by szybciej się trochę jechało, no bo tutaj wiadomo są więcej dołów, ale ta droga z płyt też nie jest jakaś taka, no że perfekcja. No ale jakoś myślę, że o tędy sobie elegancko przejdziemy, też jest błoto, także lepiej jechać po tej drodze polnej. Bo jak się widzicie, zjedzie gdzieś, no to już mamy... Właśnie, już mamy coś takiego. Teraz sobie polecimy, ten to praktycznie na jedno wyjeżdżyliśmy, tylko tyle, że polami przejechaliśmy. Wiecie, jak się na przykład zahacza o sklep, jak się gdzieś jedzie, no jak się jedzie już na procentach, no to faktycznie lepiej tędy przejechać, niż jechać asfaltówką. Bo jednak no jest tutaj na polach... Policji po prostu nie ma. No i dobra, a długość trasy jest praktycznie taka sama. Łowieczki sąsiad wyprowadził tam, widzicie? Tam daleko. Ale łowieczki faktycznie są. Patrz ta. Po prostu se chodzą o tak, o, błoto. Dobrze, przejechane. Dwie tylko wyprowadził, więcej ma, może jeszcze będzie wyprowadzał. No i tu jest nasz kawałek, właśnie to kolejne pole, o którym wam mówiłem. Tu jeszcze mamy rzepak z tamtej strony i rzepak o tam o dalej, ale to rzepak to już się nadaje do oprysków, bo na ten rzepak nawozy były wcześniej dawane, ja wam tego nie pokazywałem na odcinkach, ale opryski na rzepakach wam już pokażę, najprawdopodobniej za tydzień będzie odcinek z tego. Tu też może być błoto, bo tu widzicie są takie bardziej pagórki, no. Chyba trzeba mu dać mocy troszeczkę, bo... O, no i dobra.
Lepiej nie ryzykować jednak i nie zwalniać w takich o czymś, no bo tu jednak jak w tym błocie utknie, to zaraz będziemy musieli lecieć po kolejny ciągnik, żeby to wyciągać. Też łańcuch trzeba będzie szukać gdzieś, bo ja nie mam akurat tego łańcuchu na podwórku, nawet nie pamiętam już gdzie on jest. Widzicie, no ten kawałek jest akurat największy, co dzisiaj robimy, najdłuższy i nie wiem czy... Może szerokością jest na wzór tego, co robiliśmy na samym początku. No to widzicie, robimy sobie w ten sposób tutaj chmiel. Ktoś się zasadzi, no też tak na pochyłym terenie ten chmiel jest troszeczkę gówniano sadzić, ale jak widzicie, tutaj te badyle wszystko podtrzymują. No i tak elegancko lecimy na obrotach o takich o. Także zajebista sprawa. Ale też, no teraz jak mamy te pola, no to też żniwa by lepiej wyglądały. Teraz mamy tego bizona rekorda, jak wiecie. To też może w przyszłym roku się zmienić. Gdzie te pola, no też faktycznie co niektóre jeszcze będę chciał łączyć, dokupować. Ale to jak będzie więcej kasy. Teraz to gospodarstwo naprawdę dużo pieniędzy poszło, żeby te budynki wszystkie postawić. Na sam piach, na materiały, na robotników. No to no, jak wiecie, troszeczkę tych pieniędzy poszło. Co się stanęło, że tutaj jest wszędzie kukurydza taka normalna, a tu jedna jest taka wyrośnięta mega. Dobra. Polećmy sobie teraz tu. Myślę, że jak wrócimy tam już do końca, aż pod samą górę, no to odcinek się skończy. Ja to pole sobie jeszcze będę kończył potem. Ale na odcinku nie sądzę, że jest sens jakoś to nie wiadomo ile pokazywać. No bo to jednak no to jest jazda do przodu tylko. Jak widzicie stąd, z tego miejsca nawet końca pola tego nie widać. Tam jest rzepak nasz, widzicie jak rośnie ładnie. I tam jest zaraz łąka. Łąkę też można było kiedyś kupić i przeorać, tylko że tu jest właśnie też to bajorko, to trzeba było zaraz ziemi ponawodzić. Bo tej wody raczej zbyt szybko się nie pozbędziemy stąd. Ale to też są plany takie bardziej przyszłościowe. Te laski jakby też powycinać, tam więcej tych pól jeszcze jakby przeorać i to zrobić. To też była tak naprawdę dobra sprawa. No ale to jednak no wszystko to są jednak koszta. A na razie my czegoś takiego jak pieniądze to za dużo tego nie mamy. A jeszcze są niedługo kolejne wydatki. No ale ładnie mapa wyszła. Także jeżeli chcecie tą mapę w Dolandzie, to oczywiście subskrybujcie kanał, bo na 20 tysięcy subów zostanie mapa wydana. No i mamy koniec pola, 18 minut odcinka, może troszeczkę mniej, nie wiem jak z tymi cięciami. No ja się już z wami żegnam, no bo to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie suba, łapkę, dzwonek i wbijajcie na live'y, a jutro nie wiem co będzie na kanale. Także już się z wami żegnam i na razie.